opowiemy o drugiej zasadzie dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej i w szczególności skupimy się na momencie bezwładności. Co to takiego moment bezwładności? Otóż, żeby pomyśleć o momencie bezwładności, to trzeba najpierw pomyśleć o drugiej zasadzie dynamiki Newtona dla punktu materialnego. W wykładzie 20 o tym mówiliśmy. W inercjalnym układzie odniesienia przyspieszenie, jakiego nabiera cząstka, jest związane z tym, jaka siła wypadkowa działa na tę cząstkę i ono jest proporcjonalne do tej siły, a współczynnikiem proporcjonalności jest masa. Czyli jeżeli sobie narysujemy cząstkę i siłę działającą na tę cząstkę, to wektor przyspieszenia ma taki kierunek i taki sam zwrot jak wektor działającej siły. Oczywiście to przyspieszenie jest tym większe, im mniejsza jest masa cząstki. Co odpowiada w ruchu obrotowym wielkości fizycznej, która przeszkadza przyspieszeniu cząstki? Otóż druga zasada dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego punktu materialnego wyraża się takim wzorem, że to przyspieszenie to jest moment siły wypadkowej przez moment bezwładności. Moment bezwładności dla punktu materialnego to jest masa razy kwadrat odległości od wybranej osi obrotu. A więc jeśli wybraliśmy pewną oś obrotu i mamy cząstkę, która porusza się wokół tej osi obrotu po okręgu, to wówczas moment bezwładności będzie zależał od tego, jak daleko od osi obrotu znajduje się cząstka. Im dalej znajduje się od osi obrotu, tym większy jest moment bezwładności, bo wtedy większe jest to R, które występuje w tym wzorze. I w związku z tym im większy jest moment bezwładności, tym mniejsze jest przyspieszenie. Tutaj dla przypomnienia, jeśli przez R oznaczymy wektor położenia cząstki względem tej wybranej osi, jeśli wektor prędkości przy założeniu, że cząstka porusza się w prawo, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wektor prędkości kątowej będzie skierowany do góry zgodnie z regułą, która wiąże te dwie wielkości, mianowicie, że prędkość kątowa to jest omega razy R. Natomiast ten moment wypadkowej siły, który będzie tutaj się pojawiał, będzie związany z tym, że jeśli przyłożymy siłę do tej cząstki, to możemy spowodować zmianę prędkości kątowej cząstki, czyli jeśli wyjściowa cząstka poruszała się po okręgu i jej prędkość kątowa była określona wektorem prostopadłym do tej powierzchni, w której odbywa się ruch, to jeśli siła jest styczna do tego toru ruchu, tu jest wektor położenia, to iloczyn wektorowy R na F da wektor momentu siły, który jest skierowany do góry, tak samo jak jest skierowana prędkość kątowa. I przyspieszenie kątowe ma oczywiście taki sam zwrot i kierunek jak moment siły, tak samo jak przyspieszenie w przypadku tego ruchu postępowego ma kierunek taki sam jak wypadkowa siła działająca na cząstkę. Co się stanie, jeśli teraz cząstka będzie się poruszała po innym okręgu, o innym R? Oczywiście wówczas moment bezwładności będzie większy, a jak będzie większy moment bezwładności, to przy założeniu, że taką samą siłę przyłożyliśmy, oczywiście będziemy mieć moment bezwładności większy. I jeśli siła jest taka sama, czy też może raczej powiedzmy sobie, że moment siły jest taki sam, czyli trochę inna siła, ale żeby moment był taki sam, to wtedy przyspieszenie oczywiście będzie mniejsze. Czyli jeśli ten sam moment siły będzie występował, to przyspieszenie będzie mniejsze wtedy, kiedy moment bezwładności będzie większy. Dla ruchu po większym okręgu ten moment bezwładności jest większy, przyspieszenie kątowe jest mniejsze. Tak jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z punktem materialnym. Jak to wygląda wtedy, kiedy mamy do czynienia z bryłą sztywną? W wykładzie 44 pokażemy, że jeśli mamy symetryczną bryłę sztywną, to wtedy prawdziwe jest takie równanie, które mówi, że przyspieszenie kątowe bryły sztywnej jest proporcjonalne do wypadkowego momentu siły zewnętrznej, a współczynnikiem proporcjonalności jest analogicznie jak w poprzednim przypadku moment bezwładności, który im większy, tym mniejsze skutkuje w tym mniejszym przyspieszeniu kątowym. A więc to równanie nie różni się od równania takiego, które mamy dla punktu materialnego, wtedy kiedy ten punkt materialny porusza się w płaszczyźnie takiej jak na rysunku poprzednim.
A więc wielkością, która będzie decydowała o tym, jaka będzie reakcja układu na zewnętrzny moment siły, wrócę jeszcze do poprzedniego slajdu, jest właśnie tutaj istniejący w tym równaniu, czy występujący w tym równaniu moment bezwładności. Im większy jest ten moment bezwładności, tym mniejsze przyspieszenie, czyli moment siły zewnętrznej musi być większy, żeby ten sam efekt wywołać. Na przykład ten wskaźnik, wtedy kiedy jest obracany wokół osi przechodzącej przez osi symetrii przechodzącej przez środek, tak jak ja to pokazuję w tej chwili, to on ma wtedy mały moment bezwładności i łatwo jest go przyspieszyć, działając pewnym momentem siły. Natomiast jeśli będziemy wykonywać obrót wokół osi, która przechodzi przez koniec, to wtedy moment bezwładności jest dużo większy. Dlaczego tak się dzieje? Jest to związane z faktem, że jeśli mamy obrót wokół osi wzdłuż tego wskaźnika, to wtedy mamy bardzo dużo punktów, które są rozłożone blisko osi. Jak są blisko osi, to spodziewamy się, że moment bezwładności będzie niewielki. Natomiast w tym przypadku mamy dużo punktów, które znajdują się w dużej odległości od osi obrotu i w związku z tym moment bezwładności jest dużo większy. Czyli trudniej jest rozpędzić taki obiekt do takiego samego przyspieszenia, jak ten sam obiekt o tej samej masie do przyspieszenia dużego, kiedy działamy tym samym momentem siły. Czyli zobaczmy teraz, jak wygląda ten moment bezwładności, jak się go definiuje. Otóż dla układu cząstek, tak jak dla cząstki pojedynczej, mamy sytuację taką, że musimy pododawać momenty bezwładności od wszystkich cząstek, które występują w układzie cząstek. Czyli jeśli to jest pojedyncza cząstka, tak jak ta cząstka, o której przed chwilą wspominałam, to moment bezwładności będzie zależał od tego, względem którego punktu na osi będziemy liczyć ten moment bezwładności i wtedy moment bezwładności będzie masa cząstki razy kwadrat odległości od osi obrotu. Ale jeśli mamy dużo punktów, to musimy wykonać sumowanie po wszystkich punktach, które należą do tego układu punktów i wtedy moment bezwładności będzie równy sumie takich iloczynów masa każdego punktu razy kwadrat odległości. Tak jest wtedy, kiedy mamy dyskretny układ punktów materialnych. Natomiast jeśli jest to bryła sztywna, w której występuje rozciągły układ dystrybucja masy, wówczas musimy zamiast sumowania przeprowadzić całkowanie, czyli ten element, tą bryłę sztywną musimy podzielić na malutkie elementy, każdy o masie dm, każdy z nich znajduje się w innej odległości od osi obrotu, no i w związku z tym musimy przeprowadzić całkowanie po całej masie, biorąc pod uwagę to równanie. Dla przykładu rozważmy moment bezwładności dla jednorodnego pręta. W jednym z poprzednich odcinków liczyliśmy środek masy dla takiego obiektu, a teraz policzmy sobie moment bezwładności. A więc załóżmy, że pręt ma istotnie różne rozmiary na kierunku osi X, natomiast w kierunku osi Y i osi Z rozmiary są niewielkie. Żeby policzyć moment bezwładności, to do tego równania całka z r kwadrat dm, u nas to będzie równanie całka z x kwadrat dm, będziemy musieli wstawić elementy masy, z których każdy będzie miał grubość dx, no i każdy będzie znajdował się w trochę innej odległości od osi obrotu. Teraz będzie istotne, jaką oś obrotu wybierzemy, więc wybierzmy najpierw obrót wokół końca pręta. Jeśli wybierzemy obrót wokół końca, to znaczy, że musimy przeprowadzić całkowanie od zera do L, bo taka jest na osi X długość tego pręta. No i dzielimy ten pręt na elementy masy o grubości dx i polu przekroju poprzecznego A. Czyli element masy ma objętość, element objętości dv równy A razy dx i ten element objętości musimy pomnożyć przez gęstość. Gęstość to jest masa całego pręta dzielona przez całą objętość. A się skróci i w związku z tym otrzymamy następującą całkę. X kwadrat tutaj zastępuje w równaniu na ten moment bezwładności R do kwadratu.
to zastępuje nam x do kwadratu. A więc dalej, jeśli podstawimy sobie tutaj to, do, jeśli policzymy tę całkę, to widzimy, że m przez l to jest stałe, możemy przed całkę wyciągnąć i w całce będziemy mieć, pod całką będziemy mieć całkę z x kwadrat dx. Ta całka jest równa x do trzeciej przez 3 w granicach od 0 do l. Przeprowadzamy całkowanie. No i w związku z tym otrzymujemy wynik następujący, że to jest 1 trzecia ml kwadrat. Tak jest wtedy, kiedy liczymy moment bezwładności względem osi przechodzącej przez koniec tego pręta, czyli kiedy liczymy taki obrót. A teraz co będzie, jeśli oś obrotu przechodzi przez środek? Moment bezwładności niewątpliwie powinien być mniejszy, bo wtedy mamy mniej punktów, które są dalej odległe, tylko one są bliżej osi skupione. A więc co się zmieni w naszym równaniu? No, zmienią się granice całkowania, bo teraz nie całkujemy od 0 do L. Jeśli założymy sobie, że interesuje nas moment bezwładności względem środka masy, czyli względem środka tego obiektu, który ja uważam za jednorodny, czyli w środku symetrii, a więc całkujemy od minus L przez 2 do L przez 2, reszta się nie zmienia. No i dalej to jest to samo, prawda? Całka z x kwadrat to jest x do trzeciej przez 3, tylko różne są granice całkowania od minus l przez 2 do l przez 2 i w ten sposób otrzymujemy wynik następujący zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy, że właśnie moment bezwładności liczony względem osi przechodzącej przez środek musi być mniejszy niż moment bezwładności przy obrocie względem osi przechodzącej przez koniec tego pręta. Jakie jeszcze będziemy analizować różne momenty bezwładności? To będzie oczywiście zależało od tego, jakie konkretne zagadnienie rozwiązujemy z mechaniki, ale wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z obręczą. Jeśli mamy do czynienia z obręczą i obręcz obraca się tak, że obraca się wokół osi prostopadłej do ekranu, to wtedy moment bezwładności dla takiego obrotu jest taki sam jak moment bezwładności dla punktu materialnego, który znajduje się w odległości r od osi obrotu. Nie ma żadnej różnicy. A więc jeśli obręcz ma masę m i odległość jest r, czyli promień tej obręczy jest r, to moment bezwładności to jest mr kwadrat. Dalej. Jeżeli tę samą obręcz będziemy obracać wokół osi, która jest skierowana tak jak na rysunku, to już mamy inny moment bezwładności. Ten moment bezwładności jest dwa razy mniejszy niż wtedy, kiedy jest ta oś obrotu prostopadła do tablicy. No i wreszcie jeszcze inne momenty bezwładności. Kula to jest taki obiekt, dla którego nieważne jaka będzie ta oś, przez względem której chcemy liczyć moment bezwładności, jeśli tylko ona przechodzi przez środek, to dla każdej osi przechodzącej przez środek kuli, jeśli jest to kula jednorodna, moment bezwładności ma to samo wyrażenie. To jest 2 piąte mr kwadrat, masa razy promień do kwadratu. No i walec albo tarcza, jak kto woli, bo jak widać z powyższego wzoru, do równania na moment bezwładności dla tarczy nie wchodzi wysokość tej tarczy, czyli jeśli ona ma masę m i promień r, to ten moment bezwładności jest 1 druga mr kwadrat, czyli jeśli tarcza zamieni się w walec, to jeśli masa jest ta sama i r to samo, moment bezwładności jest dokładnie taki sam, nie ma żadnej różnicy. Co zrobić, jeśli moment bezwładności nie przechodzi przez środek masy? Bo te momenty bezwładności, o których przed chwilą mówiłam, to są właśnie takie, które przechodzą przez środek masy. Jeżeli chcemy wyznaczyć moment bezwładności względem osi, która jest równoległa do tej osi, która przechodzi przez środek masy, to możemy skorzystać z takiego twierdzenia, które nam to ułatwia. To twierdzenie nazywa się twierdzeniem Steinera i dotyczy sytuacji, kiedy właśnie druga oś, względem której chcemy policzyć moment bezwładności, jest równoległa do osi przechodzącej przez środek masy. A więc załóżmy, że mamy taką sytuację, udowodnijmy sobie to twierdzenie i zobaczmy, jaka jest jego postać. Czyli załóżmy, że znamy moment bezwładności liczony względem osi przechodzącej przez środek masy tego obiektu i chcemy znaleźć moment bezwładności liczony względem osi, która jest równoległa do tej osi.
i znajduje się w pewnej odległości D od osi właśnie tej, która jest tutaj osią przechodzącą przez środek masy. Czyli wyobraźmy sobie, że interesuje nas ten moment bezwładności, no to musimy skorzystać ze wzoru na moment bezwładności. No i teraz na rysunku został oznaczony fragment, jakiś tam element masy tej kuli, który znajduje się w odległości r. Każdy oczywiście element znajduje się w innej odległości i wyraźmy sobie tę odległość poprzez odległość między tymi dwiema osiami. Jeśli wyrazimy przez odległość między tymi dwiema osiami, czyli przez wektor, który ja tu oznaczyłam jako d, no to widzimy, że z rysunku wynika, że r to jest d plus r'. A więc podstawmy do równania na moment bezwładności te zamiast r kwadrat d plus r' do kwadratu. No i wykonajmy działanie, czyli podnieśmy to, co jest pod całką, do kwadratu. Otrzymamy sumę trzech całek. Całkę z pierwszego wyrażenia do kwadratu. Wektor do kwadratu to jest wartość tego wektora do kwadratu, czyli całkę z d kwadrat dm plus całkę z r' kwadrat dm. No i plus dwa razy całka z iloczynu skalarnego d razy r' dm. Dlaczego iloczyn skalarny? No bo tutaj są wektory oczywiście, więc jak podnosimy do kwadratu, to kwadrat tego wektora to jest kwadrat jego modułu, kwadrat tego wektora to jest kwadrat też jego modułu, ale pozostaje podwojony iloczyn dwóch wektorów i to jest iloczyn skalarny, a więc tam ten iloczyn skalarny musi pozostać. No i dalej, ponieważ d to jest stała wartość, to możemy wyciągnąć to d kwadrat, to jest stała wartość, bo to jest odległość do kwadratu między osiami, które założyliśmy, że jest, która to odległość założyliśmy, że jest stała, to otrzymamy całkę z dm po masie, to jest masa całego układu, czyli to jest masa razy kwadrat odległości między osiami. Plus drugie wyrażenie, no to jest przecież równanie, które opisuje moment bezwładności względem środka masy, bo tak oznaczyliśmy sobie to r', że to jest odległość od środka masy. No i wreszcie ostatnie wyrażenie to jest 2 razy d razy r' razy dm. No i teraz, ponieważ d co do wartości się nie zmienia, nie zmienia się jego kierunek, możemy wyciągnąć przed całkę i policzyć całkę z r' razy dm za tym iloczynem skalarnym. I ta całka to jest oczywiście równa 0, ale oczywiście tylko wtedy, kiedy założymy, że środek masy, że właśnie ta oś przechodzi przez środek masy. Jeśli przechodzi przez środek masy, to oczywiście to wyrażenie całka z r' razy dm to jest położenie środka masy. Jak założymy sobie, że układ współrzędnych znajduje się w środku masy, no to wtedy to wyrażenie jest równe 0. I w ten sposób otrzymujemy równanie, które można zapisać następująco. Moment bezwładności względem tej nowej osi to jest moment bezwładności liczony względem środka masy plus masa obiektu razy kwadrat odległości między tymi dwiema osiami. No i zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie, który już wcześniej analizowaliśmy i zastosujmy sobie do tego pręta, dla którego liczyliśmy moment bezwładności przy obrocie względem środka masy albo względem końca. Otóż no, mamy pręt, który ma długość L. Połowa odległości to jest odległość między osiami. Czyli załóżmy, że znamy moment bezwładności względem środka masy i chcemy policzyć moment bezwładności względem końca tego pręta. Czyli musimy, korzystając z tego równania, podstawić sobie po prostu do równania za moment bezwładności dla środka masy 1/12 ml kwadrat, a następnie plus md kwadrat, ale d to jest l przez 2, czyli d kwadrat, l kwadrat przez 4 i otrzymamy 1/12 ml kwadrat plus ml kwadrat przez 4, no ale to jest to samo co 1/3 ml kwadrat. Czyli jeśli wrócimy do jednego z poprzednich slajdów, na których liczyliśmy sobie ten moment bezwładności, to sprawdzimy, że ten wynik, który otrzymaliśmy teraz, korzystając z twierdzenia Steinera, jest taki sam, jaki otrzymaliśmy poprzednio. Czyli jest to bardzo użyteczne twierdzenie, ponieważ nie musimy całkować, jeśli te bryły, które analizujemy, są symetryczne, możemy skorzystać z twierdzenia Steinera, jeśli tylko znamy moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy. Dziękuję bardzo za uwagę.